Litoracji Moster 185MY20. Witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza, moi drodzy. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam napęd. Jest to Moster 185MY20, silnik firmy Vitorazzi włoski, kosz dwuringowy M1R2 w produkcji kolegi tutaj Pepeganta, Cygana, uprząż power set, komfort dudkowy. Napęd został złożony przez mojego przyjaciela Wojtka Pierzyńskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję za złożenie tego napędu. Wojtek w swojej firmie trudni się składaniem napędów. Robi również trajki, także serdecznie polecam jego stronę, którą macie tutaj w opisie. Rama z wyporami ruchomymi. Śmigło Epropsa 130. Zbiornik paliwa 16 litrów. Rezonans nowy. Miejmy nadzieję, że nie będzie pękał jak u poprzedników. Sprzęgło odśrodkowe. Bardzo dobry moment. Nie ślizga się przy dodaniu manetki gazu. Silnik od razu wkręca się na obroty. Także ogólnie rzecz biorąc, już jestem po pierwszym starcie, po pierwszym locie, jestem bardzo zadowolony. Przyrost ciągu do masy napędu jest bardzo duży. Moja masa startowa 135 kg. No i silnik bardzo dobrze daje sobie radę. Manetka gazu z tempomatem. Należy wcisnąć gaz, zablokować. Przy naciśnięciu ponownym manetki gazu tempomat się odpuszcza. Proszę bardzo. Włącznik, jeżeli jest elektrostart, wyłącznik. Bardzo dobra manetka. Idealnie siedzi w dłoni, także również gorąco polecam. Zapas w kontenerze bocznym przypiętym do uprzęży, tak żeby nie przeszkadzał podczas lotu. Natomiast, moi drodzy, śmigło przymocowuję oczywiście dokręcając kluczem dynamometrycznym 8 Nm ustawienie, tak żeby nie zniszczyć śmigła, i delikatnie możemy dokręcać. Będzie słychać spyknięcie. Po przeciwstawnych stronach delikatnie dokręcamy. O, pyk, już. Drugie. Już. I tak każdą śrubką po kolei. Po przeciwstawnych stronach. Od śmigła. Od pierwszego strzała.
No i moi drodzy, właśnie wylądowałem. Napęd spisuje się rewelacyjnie. Ile ja tam spaliłem? Miałem około niecałe 5 litrów paliwa. Zostało mi 2. No, także rezerwa. 3 litry na godzinę prawie lotu. Baja bongo. Napęd naprawdę fenomenalny. Także bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania mojego kanału Skrzydła Mazowsza, do subskrybowania, no i oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony i kontaktu z Wojtkiem Pierzyńskim, Dynamic Sport, scoutparamotor.pl, który również prowadzi szkołę paralotniową. Można u niego się nauczyć latać na napędach, na trajkach, no i oczywiście z dużym bagażem doświadczeń pomoże wam spełnić marzenia. Zapraszam, cześć!